Cześć. To już kolejny film realizowany w ramach projektu Upoluj Kulturę. Temat fake newsów staje się coraz bardziej znany, a dziś postaramy się poruszyć psychologiczne aspekty związane z fake newsami. Problem szeroko rozumianego wpływu fałszywych wiadomości na umysł, emocje i zachowanie człowieka jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin psychologii. Mimo licznych badań mających na celu zrozumienie tego zjawiska, naukowcom wciąż nie udało się opracować powszechnie akceptowalnego modelu teoretycznego, który integrowałby współczesną wiedzę na temat oddziaływania dezinformacji na jednostki i grupy społeczne. Równocześnie opisywane przez psychologów poznawczych mechanizmy przetwarzania informacji są wykorzystywane do tworzenia algorytmów identyfikujących fakty. Cennych informacji dotyczących wywierania wpływu i kształtowania postaw wobec istotnych społecznie problemów, takich jak szczepienia, konflikty etniczne, aborcja czy terroryzm, dostarczają także wyniki badań psychologów społecznych. Inny kierunek badań rozwijają psychologowie osobowości, którzy koncentrują się na identyfikowaniu względnie stałych cech, czy też psychicznych właściwości człowieka, odpowiedzialnych za podatność i odporność na dezinformację. Ciekawą optykę prezentuje również psycholingwistyka, zajmująca się badaniem psychologicznych podstaw języka w kontekście fałszywych wiadomości. Warto także zwrócić uwagę na stosunkowo nową, bo liczącą niespełna 20 lat, subdyscyplinę, jaką jest cyberpsychologia. Ta dynamicznie rozwijająca się nauka, która integruje osiągnięcia tradycyjnej psychologii i nauk społecznych, wyznacza nowy kierunek badań nad fałszywymi informacjami w kontekście nowych technologii. Dlaczego wierzymy fake newsom? Według Cookiego Stefana naturalna tendencja do ulegania wpływowi społecznemu wynika z potrzeby przynależności i akceptacji, a samo pragnienie akceptacji ze strony grupy rówieśniczej, rodziny czy też współpracowników jest czynnikiem motywującym do zmian zachowania. Skutkiem przyjęcia takiej postawy jest na przykład akceptowanie informacji niezgodnych z własnymi przekonaniami, czy też zmiana wcześniejszych postanowień z obawy przed dezaprobatą innych osób. Taka postawa może wynikać z lęku przed odrzuceniem, stygmacją, czy też wykluczeniem ze społeczności. Wpływ społeczny, będący jednym z najważniejszych zjawisk społecznych, może być wywierany zarówno świadomie, jak i nieświadomie, a osoby mu ulegające mogą w ogóle nie zdawać sobie z tego sprawy. Słynne badania Solomona Asha z 1956 roku dotyczące konformizmu udowodniły zaskakująco dużą siłę wpływu społecznego na ludzkie zachowanie. Z pozoru proste zadanie zostało jednak celowo skomplikowane przez Asha, który przed eksperymentem poprosił część badanych o podanie błędnych rozwiązań, aby sprawdzić, czy opinia większości wpłynie na decyzję jednostki. Opisany eksperyment potwierdził istnienie konformistycznej postawy człowieka, czyli tendencji do zmian zachowań, opinii i poglądów pod wpływem innych ludzi. Człowiek pozostaje istotą społeczną, podatną na wpływ innych ludzi również w cyberprzestrzeni. Rozwój nowych technologii i internetu umożliwił wykorzystanie tego zjawiska na niespotykaną dotąd skalę. Przykładem wpływu społecznego w internecie jest bezrefleksyjne udostępnianie fałszywych wiadomości przez użytkowników portali społecznościowych, tylko dlatego, że wcześniej zrobiły to znane osoby lub autorytety w danej dziedzinie. Zdaniem profesor Anne Breed, fake newsy wpływają na szereg czynności psychicznych związanych z procesami poznawczymi, które umożliwiają człowiekowi odbieranie bodźców z otoczenia, zapamiętywanie, wnioskowanie, komunikowanie się, podejmowanie decyzji, a ostatecznie zachowanie. Tego typu treści manipulują procesami poznawczymi odbiorców, powodując realne zmiany w postrzeganiu rzeczywistości, kształtowaniu postaw i procesie decyzyjnym. Przykładem negatywnego wpływu fake newsów jest działalność ruchu antyszczepionkowego, którego przedstawiciele rozpowszechniają informacje o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy występowaniem autyzmu a niektórymi szczepieniami. Mimo że badanie opisujące ten związek zostało sfałszowane, wciąż nie brakuje osób, które wierzą w jego wyniki. Konsekwencją jest obserwowany w ostatnich latach spadek zaufania do bezpieczeństwa szczepień i wzrost zagrożenia epidemią. Jak podkreślają naukowcy, naturalną tendencją ludzkiego umysłu jest oszczędność poznawcza. Zjawisko to polega na zaangażowaniu minimalnej ilości zasobów poznawczych do osiągnięcia wyznaczonego celu. Strategia ta zazwyczaj sprawdza się przy braku dostępności lub nadmiarze informacji, których przeanalizowanie przekracza możliwości umysłu.
szeroko rozumiany wpływ fałszywych wiadomości na funkcjonowanie człowieka jest przedmiotem szczególnego zainteresowania różnych dziedzin psychologii. Wyniki badań współczesnych psychologów dostarczają cennych informacji, które pozwalają coraz lepiej zrozumieć to zagadnienie. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu i zapraszamy na kolejne.